Na początek seria pyta: czy macie w swoim życiu takie dni, w których czujecie się naprawdę beznadziejnie? Brakuje wam motywacji oraz chcielibyście doprowadzić niektóre rzeczy do końca? Nie jesteście konsekwentni w tym, co robicie oraz nie posiadacie wystarczającej determinacji? Sam czasami miewam dni, w których tak naprawdę nic mi się zupełnie to nie chce. Do nauki i pracy zabieram się wiele godzin. Do montażu tak samo. Bywa nawet, że zrobienie posiłku sprawia mi problem. W takim razie dla takich osób mam coś specjalnego. Mianowicie gra, która cię zmotywuje. Zaczynamy! Moi mili, challenge pierwszy! Kliknij w przycisk 240 razy, zanim upłynie czas! Mamy nasz przycisk. 240 razy, z tego co dobrze tam pamiętam. Mamy również czas. Siemanko, Leblaw. I know I can! I said tomorrow! But it was yesterday! I'm doing! Fuck! Zabrakło! Ale to jest hardkorowe! Nie wiedziałem, że aż tak będzie hardkorowe! Holy shit! To zamiast pójść na siłkę! Witam wszystkich! Znowu jesteśmy na siłowni! Zamiast to, co mówi Brunejka, to tutaj wystarczy! Słuchajcie, usiąść przed kąpem, myszkę chwycić i nakurwiać! Będziemy pokować dzisiaj łapy! Na razie zimne! Siła! Normalnie wysiadam! John C. Jakby taki cały czas on robił, to by być może... Łatwiej! A nie wierzę, 6! 6 nam zabrakło! Holy shit! 6 to liczba szatana! Surprise, motherfucker! Trzeba się tutaj doszukiwać pewnych nawiązań. I don't let my dreams be dreams! Najwyższa pora, aby sny stały się jawą! Połowa! Ale to jest zrobione naprawdę, żeby naszą sprawdzić wytrzymałość, ogólnie naszą cierpliwość, jak i determinację. Jest lepiej? Jest nawet bardzo dobrze! Być może ta runda się należała do nas! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Aaaa! Nie przesuwaj mi się, suko! Nie! Przesunęłaś, to czemu? To już było zdobyte! Wyobraźcie sobie, jakby nam się, jakbyśmy zdobyli te 240 i apka by nam się wyłączyła. Holy shit, ale byłbym wtedy zły. Chyba bym się sprowadził do tej gry po prostu do jednego tylko i wyłącznie challenge'u. Jak to przejdę, to posprzątam dzisiaj całe mieszkanie. Kompleksowo. Umyję okna, zmienię firanki, poodkurzam, umyję podłogę. Umyję naczynia! Umyję kompa! Kurwa, od środka go odkurzę! 3, 2, 1! Nie będzie tego, nie! What's up? 225! Here we go! Szybciej, nabijaj, tam jest stówka! Nie, powinien być 120 w tym momencie, jak mam 10 sekund jeszcze do końca! Szybciej! Że lewa ręka trochę tutaj wspomoże. Nie ma szans! Nie! To mnie zdobędę do 40! Szybciej! Wytrzymaj! A widziałem, jak już zwalniam troszeczkę. Czułem to. I'm doing!
fuck. Fuck. Fucking. 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 Fucking dick. Fucking sexy ass. Fucking shit. Fucking you really hard. Fuck my ass. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Łatwo ci powiedzieć, ty chuju. Teraz może atakujemy. A 10, no mój Boże, ile tam nam tylko brakuje, to jest normalnie prawdopodobne. Yes, you can. I know I can. Dzięki za motywację, Eleblaf! Powinieneś trochę jeszcze bardziej, jak widać, mnie zmotywować! Proszę, żeby tego rosnego nie skopać, jest naprawdę dobrze. Zmieniam palce normalnie, jak nie wiem. Raz na ten, raz na ten, raz na ten. Raz lewą ręką, raz prawą. Teraz! Jest nasz czas! Tak! No! Tak! 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 Jeden zabrakło! Holy shit! Holy fuck! W ogóle co to było? Jednego zabrakło! Tak blisko, tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko. Jeden zabrakło! Super Saja, normalnie mi się za chwilę chyba udzieli. Do it! W ten właśnie sposób Songo wbił na trzeciego, a Vegeta na drugiego. O, ale mnie normalnie teraz ścięło. Jednego zabrakło. Przestań się pojawiać, bo mnie rozpraszasz! Pało! Teraz atak! Pięcio jest coraz lepiej, coraz bliżej. Wierzę, że w końcu to się uda. Więc jak to się nie nagra, jak to się spierdzieli to nagranie, to ja naprawdę wyjebię kogoś w kosmos. Holy fuck, normalnie rzeźnia, jeszcze ta myszka chyba nigdy nie była tak zmaltretowana przeze mnie. Zaraz idę po jakiś rocket fuel metaboli, wezmę się na piję. Ale już wziąłem double blasta. To nie wiem co się dzieje, kurda. Odżywiam, zjem, bo chyba ja w ogóle się na jecie nie jadłem. Co więcej, jakiś napój by tutaj się przydał, bo naprawdę jestem spocony, na szczęście a tej transpirantu użyłem. Dobra. Rocket fuel zaleję, żeby nie blokowało mi paliwa. This time we gonna do it! So just do it! Make your dreams come true! Yes, you can! I know I can! You don't need to tell me this fucking shit! Holy shit! Holy god, mój Boże! Teraz dam radę to zrobić! Boże, kurwa, trzymaj mnie, bo teraz jest mój czas! Napierdalaj! Pierdalam! Zobacz, jak robię rzeźnię z tej myszki! Zmiana ręki! Teraz prawa i lewa i uważamy, że nam myszka nie przejechała i mamy bardzo jeszcze dużo czasu! Teraz jest nasz czas! Teraz uderzamy! Finish him! Jeszcze na lewą! Nooo! Dobrze! Fuck yeah! Udało mi się! Kurwa! Fuck yeah! Holy shit! Jestem bogiem! Jestem mistrzem! Challenge 2! Illuminati, na serio! Co tu się dzieje? Czym ja gram? Aaaa! Co? Co to w ogóle było? Między nimi? Dalej Leblaw? Spierdykaj! Aaaa, gdzie ja jestem? Tutaj, dobrze! Aaaa, tu jest inno! Turn down the world! Where the fuck am I?! Holy fuck! Co tu się w ogóle dzieje?! Kurwa! Co?! Aaaa! Nie, panowie! Coffee time, co?!
książki, ale Bluff jest Illuminati. No nie jest jebany, zobaczcie tylko na niego, jak on wygląda, jeszcze w Transformersach ogólnie był. Tam odczytywał takie znaki w piramidach. Jak nic. I Transformers ma wtyki. Z Optimusem Prime'em się spiknął. Wiadomo, z Mechatronem też. Gidę trzymał. Co się dzieje? On na 100% jest Illuminatem. Ze względu na to, że mówię, skąd wiedziałby co odczytać w piramidzie? W Transformersach dwójce? A co się stało z Megan Fox w trzeciej części? On sam potem w czwartej zniknął. Tak więc? Zostało nam jeszcze 10. Speeda również trochę nam się przyda. Człowiek nie wie, do czego mi to wszystko ma służyć. I jeszcze HP, żebyśmy ewentualnie trochę tankowaci byli. Okej. Oho. Sorry, zapomniałem. Ta gra ma nas po prostu zgnoić. Wait, I heard something inside your house. Ktoś piernął. Sorry, myślałem, że nie usłyszysz. Zdradź swoje imię, a ja zdradzę swoje. Nic z tego. Co to za hałas? Pierdnęłam. Myślałam, że nie usłyszysz. Just complete the challenge, please. Go check. Ta liczba. 10024. Trzeba ją zapamiętać. Być może będzie potrzebna. Jak na tych reklamach takich, co chcecie sobie włączyć film jakiś. Was kurwia, że nie możecie tego filmu włączyć. A na koniec już tak naprawdę nie chcecie tego filmu włączać. Co? Nie, znowu przegrałem. Interstellar nam się załączył, czy holy shit, co tu się w ogóle takie wydarzyło? It was a dream, Travolta is confused. Kurwa! Spotkanie z alienami? Tego się nie spodziewałem. Go right, that end street, lol, go back. Ignore, wait, you found a letter, read. Holy shit, I didn't read it! Nope, wrecked, yep, do a game over. Yes you can! Co się wydarzyło? Go right, go right, go right, go back, read. This letter is for Travolta. Hello Travolta, I'm Xia Labor Wolf. You are lost, right? Let me help you. Just do the instructions below. Do a game over. Go to left, left. Cool, complete, challenge, just complete. Now wait a 10 seconds and click to the window of your house. The left window. Congratulations, welcome home friend. Kurde, trzeba to zapisać. Mam tu ze sobą notatniczek, w którym często zapisuję sobie różne rzeczy. Też jakieś z listy zakupów robię czy coś. Żeby przejść grę, najpierw trzeba ją przegrać. New player Koolio, tak. Tak bardzo. Aby przejść grę, najpierw musicie ją przegrać. Grać na maszynach. Najpierw musicie włożyć naprawdę dużo kasy, przegrać ją, a potem ktoś podchodzi i wygrywa. I zabiera wasze pieniądze. Tak to działa właśnie, tak to właśnie działa. Spotkałem się z człowiekiem, który bardzo, bardzo dużo kasy w ten sposób stracił. Mamy naszą odpowiedź na to, co takiego musimy tutaj wziąć zrobić. Mamy iść na lewo, następnie znowu musimy iść na lewo, następnie musimy... Cool, complete challenge. Just complete the challenge, please. I teraz musimy kliknąć na oknie. Znaczy... Poczekać 10 sekund, tak? Tak jest, baby! To mi się podoba! Ta gra odbiera motywację! Ta gra nie motywuje, ale tą motywację odbiera! Nothing is impossible! Ja już się w ogóle nie czuję zmotywowany!
What are you waiting for? Do it! Co to w ogóle jest? Co to za człowiek w ogóle to konstruował? Yes, you can! Just do it! Make your dreams come true! Where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! No! Nie damy rady! Nie damy rady! Stop giving up! Give up? Czy do it? Do it! Oto jest pytanie! Retry! You just failed in your life! Yes! I failed! Sorry guys! I just can't! So just do it! I can't live with them! I need fucking do it! Yes, you can! Yes, I can! To jest fałszywe, to jest prawdziwe, okej, okay, w takim razie troszeczkę teraz szybciej. Nadajemy trochę więcej tempa tej naszej rozgrywce, już nie ma jakiegoś tam ewentualnego opierdzielania się. To czego nas ta gra uczy, to to, żeby być skrupulatnym w tym, co się robi. Tak więc robimy, czynimy, moi mili, czynimy i to naprawdę bardzo, bardzo dobrze i bardzo przede wszystkim precyzyjnie oraz szybko. Takie zmyłki to sobie możecie kurwa na kipę wsadzić, bo tak naprawdę mnie w ten sposób nie zmylicie. Musicie troszeczkę więcej się postarać, musicie troszeczkę więcej od siebie dać, żeby mnie zmylić. Za chwilę prawdopodobnie ten challenge będzie za nami, moi mili. Czy ewentualnie nam się to uda, czy będziemy rzeczywiście mieli go wykonanego. Za chwilę się przekonamy. Proszę bardzo, lecimy z tematem. Co tu się takiego wydarzyło? Ciągle tam ciągle mam 4-2 mi brakują, a on mnie tam bierze ciągle, tylko chyba czas mi na koniec niesamowicie spierdyka. W sumie tak naprawdę nie zwróciłem na to uwagi, jak to tam ewentualnie wygląda. Jakby ktoś pytał w komentarzach, co to za utwór, jeżeli ktoś odpisze Darude Sandstorm, to ma rację. O mój Boże, jak słabo! O mój Boże, jak słabo! O mój Boże! 65! Are you fucking kidding me? Zaraz idę do Zulustera i siebie zapytam, czy naprawdę jestem taki kurwa beznadziejny. Holy shit! Już nawet nie 67! 65 tylko! Co tu się w ogóle dzieje? Gdzie ja mam myszkę? Już totalnie świruję przez tę grę. Yes, you can! No, takie tempo to ja sobie mogę kurwa w dupę włożyć! Już ja tego pola nie zaorę, jak ja tak powoli to będę robił! Klikusiaj tam, no! What the fuck, man! Kto to robi takie gry? Aaaa, dobrze bym skopał teraz, prawdopodobnie nacisnąłem właśnie zmyłkę. Aaaa, ponownie! Nie ma tak odbierać sobie punkty samemu! Yes, you can! Aaaa! No, to za bardzo klata po tym ekranie, czemu one nie mogą być tak blisko siebie poustawiane? No chyba w ogóle inne sekwencje się za każdym razem robią, nie wygląda mi to na to, żeby każda wyglądała tak samo. To kurwa lata po całym monitorze, w jednym miejscu. Yes, you can. Już wolę mój challenge pierwszy, bo tam przynajmniej nie musiałem latać po całym ekranie. Zrobię to. Zrobię to i idę spać. Zrobię to i kupię sobie Jacka Danielsa. Będę świętował, że jestem zajebisty i jestem po prostu Bogiem. 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 Bogiem! Nie! To była szansa, to była ta runda, która miała mi się udać. Dawaj ten challenge swój. Takie easy challenge! To możecie sobie swoim zwierzętom dawać! Może wasz kanarek tego nie wykona, ale ja to wykonam! Może wasz pies nie da rady! Kot! Wasz koń! Ale ja to zrobię! Ta gra będzie przeze mnie ukończona! Nie ma rzeczy niemożliwych! Oh my fucking god, jakie to jest trudne! Jakie to jest trudne!
Czy zamierzałem coś dzisiaj jeszcze robić? Nie! Nie miałem nic więcej w planach. Walić ugotowanie obiadu. Walić posprzątanie, pouczenie się. Pójście być może do pracy montaż. Walić to. Challenge! Musimy go zrobić. Dzisiaj. Yes, you can! Przerwa, bo nie wytrzymam. Skupiony na tej challenge, to jest chyba najtrudniejszy challenge, to był najtrudniejszy challenge po prostu ze wszystkich, zdaje się, jak było do tej pory, mam nadzieję, że nie będzie trudniejszego albo tak samo trudnego, ale był tu tak trudny challenge dla osób, które być może grają dużo w OSU. Był to challenge o ciut łatwiejszy, tak, te osoby już mają wiadomo prawie w tym wszystkim, ale dla mnie to był już taki challenge, ja już po prostu byłem tak wczuty w powtarzanie tego, że przestałem patrzeć, czy mi się uda na zegar i tak dalej, po prostu to zrobiłem. Musiałem sobie aż zrobić przerwę, pójść do kuchni, napić się, zjeść i wrócić, żeby to ukończyć. Polecam każdemu giereczkę, jest naprawdę przekazacka. Dobra. Press the keys to win, click to do it. Oddychać, oddychać! Dawaj! Jeszcze trochę! Meta! Meta! Dobierz tą metę! Nie! 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 Co to było? Co to było? Met nam został do zwycięstwa! A, do oszustwo! Pozwę was! Pozwę! Oszustwo to było! Chorągiewka za mną! Replay, kurwa, proszę, replay! Była chorągiewka za mną! Co to za gra? Dobra, moi mili, trochę za głośno byłem, w związku z czym sąsiedzi zaczęli się trochę niepokoić. Trochę musimy w takim razie emocje opanować, ale gra jest naprawdę, słuchajcie, po prostu sprawia, że te emocje biorą w górę. Sprawdzam, że wytrzymało już naprawdę w wielu zakresach, tak więc każdemu serdecznie polecam. Nawet dla po prostu takiego treningu personalnego, naprawdę wpytę. Dobra, jedziemy. Robimy tak samo jak poprzednio, czyli na początek wszystkie przyciski nam tutaj wchodzą do gry. Teraz górny możemy sobie już odpuścić i lecimy tymi dolnymi. No już teraz musimy naprawdę to wygrać. Ten na koniec trochę zwalniam, dlatego to jest taki problem. No nie, zaczynam sobie wyprzedzać. Dawaj się ja. Ciężko. Ciężko jest naprawdę. Dobra, pakujemy po raz kolejny. Muszę chwilę poczekać, aż mi się trochę ręce zregenerują. Może na początek trochę takim będzie razie luźniej trzeba, żeby trochę może ręce nam tutaj się tak nie zmęczyły. Tutaj trochę na przykład wziąć właśnie w ten sposób, że jedną ręką, a od połowy zrobimy, że dwoma rękoma. Dzięki temu troszeczkę siły będziemy mieli zachowane i lecimy.
No, 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 właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi! Tak, 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 zwycięstwo! Pobawimy się w zwycięstwie. Travolta, trzeci, Sierabla, pierwszy. We are the champions, my friend. And we keep on fighting to the end. Yes, tak wiele się nauczyłem. Wow. Rozumiem, że to była powtórka tego, co właśnie zrobiłem. Też dziękuję wam. Tak, zaznałem spokoju. Jestem spełniony. Raj dla mnie zdobyty. Teraz wiem, po co żyję. Wiem, do czego służy życie. Wiem, jak je wykorzystam. Holy shit. Tak, jestem przeszczęśliwy. Jestem usatysfakcjonowany. Jestem zadowolony. Już niczego więcej w życiu mi nie trzeba. Milion dolarów nie chcę. Nie chcę miliona dolarów. Motivational game. Nice. Ala osób, klikanie w przyciski. 31, total game over. Z 56, tak więc zobaczcie, jak moja determinacja została sprawdzona w tym momencie, naprawdę nieprawdopodobna sprawa. Polecam serdecznie każdemu Motivational Game. Natomiast samemu autorowi naprawdę gratuluję pomysłu, bo jest najzwyczajniej przekozacki pomysł. Spróbujcie się z tą grą. Naprawdę serdecznie polecam. Być może będzie taki moment, w którym zobaczycie, jak mali jesteście i że nie udaje mi się, że muszę jeszcze po prostu najzwyczajniej popróbować, jeszcze raz najzwyczajniej muszę wziąć to ogarnąć i najzwyczajniej wprawa, jakieś tam przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o sterowanie w tej grze, to wszystko zacznie później u was się tak naprawdę uwydatniać, wzmacniać i z każdą kolejną rundą będziecie widzieli, że wasze wyniki się poprawiają i najzwyczajniej będzie to dla was coraz łatwiejsze. Ale to wszystko zależy od waszej tak naprawdę determinacji oraz zmotywowania oraz chęci do tego, żeby najzwyczajniej osiągnąć wynik. Moi mili, żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie jak zawsze. Komentował i grał dla was Sadek, uważaj New Player, nowy gracz. Ocenicie odpowiednio materiał. Mam nadzieję, że widzimy się w jakimś kolejnym zwariowanym dziele na moim kanale, czy też po prostu najzwyczajniej jakimś gameplayu albo jakimś zestawieniu. Trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć!